Są też zwierzątka, które bardzo są takie bardziej udomowione zwierzątka. Nie mamy zwierząt dzikich, to znaczy egzotycznych, jak tam tygrysy, lwy, niedźwiedzie, słonie. No i jest z tym coraz trudniej. Animalsi atakują różne nasze tutaj cyrki. Szanując ich, z ich uwagi na cyrk, ale miałem przyjemność gościć w Austrii, to takie organizacje też podchodziły do nas, ale oni nam pomagali. Nie pomagali nam testować zwierząt, ale pomagali, czy potrzebujemy lekarza, czy siano, czy wyżywienie, czy wodę, coś, czy zwierzęta są zdrowe. A tu przychodzą, demonstrują, krzyczą, no takie różne rzeczy, nie rozmawiają, nie wpuszczają nas do różnych tam miast. Był tam sygnał w jednym mieście, że nie wyrażono zgody na wjazd do cyrku. Szkoły nie przyjmują zaproszeń dla dzieci do cyrku, bo się zwierzęta męczy. No nie jest to taka, nie jest to adekwatne do tego, co przedstawiają ci obrońcy zwierząt, że się niedźwiedzie na gorących blachach czy gdzieś. Tego rzeczy tych nie ma. Może kiedyś tam było, opowiadam jakieś historie sprzed z XVII wieku, prawda? No, zwierzęta są domowione, koniki, kozy, lamy, krówka, pieski, gołąbki, to są zwierzątka, które biorą udział w programie. On ma w tej chwili rok, no i wykonuje różnego rodzaju ćwiczenia, sztuczki, które oparte są na jego naturalnych zachowaniach. Także nie wykorzystujemy żadnych metod jakichś barbarzyńskich do treningu zwierząt. I zapraszamy do cyrku, tak żeby Państwo mogli sami zobaczyć, jak to wszystko wygląda i jak faktycznie trenowane są nas zwierzęta, bo to jest taki temat ważny ostatnimi czasy i głośny.